Dobry wieczór, mamy czwarteczek, ale bardziej to już chyba piąteczek, gdyż mamy godzinkę 2:26. Jesteśmy w Belgii, panie i panowie. Ta nocka, powiem wam, ogólnie ten dzisiejszy dzień to chyba jeden z gorszych dni, jakie ostatnio stary miewa. Pamiętacie, jak w ostatnim filmiku wspominałem o przerejestrowaniu samochodu, nie? Że mam problem, gdyż skarbówka nie widzi danych wysłanych w systemie od RDW i mój wafel padanek z Belgii miał interweniować w tej sprawie i tak, interweniował, dzwonił do Belastingu i w Belastingu powiedzieli, że ta babka, która odebrała telefon, że ona się BPM-em nie zajmuje, tym podatkiem, to powiedzmy, że akcyzą, nazwijmy to tak, że to chodzi o akcyzę, opłatę akcyzy, że ona się BPM-em nie zajmuje i żeby wysłać dokumenty z pojazdu pocztą albo umówić się na spotkanie. No to się umówiłem na spotkanie, byłem dzisiaj przed robotą na spotkaniu w Den Bosch, w placówce Belastingdienst, czyli skarbówki, i mówię, że jest taki i taki problem, że chcę zapłacić BPM, bez którego, jak nie zapłacę, to nie dostanę dowodu rejestracyjnego, co za tym idzie, nie wyrobię tablic rejestracyjnych i nie ubezpieczę samochodu. A babka mówi, o, wie pan, bo ja się na tym nie znam, ja zajmuję się dodatkami różnego rodzaju, a ja sobie myślę, na chuj mi wasze dodatki. Nie potrzebuję nic, chcę zapłacić tylko tą pierdzieloną akcyzę za samochód i mieć już go przerejestrowanego i święty spokój. A w tym momencie auto jest wyrejestrowane, a nie zarejestrowane. Także taka sytuacja. I ona mówi, no to proszę tutaj zadzwonić na ten numer, tam panu powiedzą. O, patrzę, a ona mi daje ten sam numer, pod który padan dzwonił. Ja mówię, proszę panią, myśmy już właśnie pod ten numer wcześniej dzwonili i kazano nam zrobić wizytę u was, więc jestem. No i co? Kółeczko się zamyka. Oj, coś tam, wzięła mój numer telefonu, gdzieś tam dzwoniła do swojego jakiegoś wafla z innej placówki, który się niby BPM-ami zajmuje. Powiem tak, jak już mówiłem zresztą, cała procedura, jakby wszystko szło tak jak powinno, to ja już bym to 2 tygodnie temu zamknął. Po wylocie z RDW bym się zalogował i zrobił, zapłacił ten BPM. Na drugi dzień już bym miał wszystko pyknięte, zaksięgowane i do 5 dni dostał dowód rejestracyjny. Ale to jest wszystko ładnie, pięknie, póki idzie wszystko tak według planu, jak powinno iść. A jak coś nie idzie, tak jak w tym wypadku, że RDW zwala winę na Belastingdienst, Belastingdienst na RDW i nikt nie wie, gdzie tkwi problem, no to już się przestaje robić śmieszne, panie i panowie. Już się wtedy przestaje robić śmieszne. Gdyby chociaż powiedzieli, albo skarbówka by powiedziała, bo ona nie widzi danych od RDW, czy widzi, ale pisze, że dane są w systemie niekompletne, ale co najlepsze, że nie są w stanie mi powiedzieć, co jest niekompletne, czego nie wpisali, nie wiem, masy pojazdu dopuszczalnej, czy co, czy no nie wiem, nie, tam od cholery jest opcji, które mogli spierdzielić i Belastingdienst nie jest w stanie powiedzieć mi, co jest nie tak. No, gdzie tkwi błąd? Co trzeba poprawić ewentualnie? I to jest właśnie cały ten...
cały myk, że coś, że dane są niekompletne w systemie wychodzi, ale nie wiedzą co. Panie i panowie, mistrzostwo, opuściłem tą placówkę. Oczywiście pocałowałem klameczkę, tak, przysłowiowo. I udałem się, bo niedaleko tam jest w Dębosz właśnie placówka RDW, w której już byłem tydzień temu. Co babka mówiła, że nie, u nas jest wszystko, gitara to wina Belastingu. Cofłem się jeszcze raz do nich i mówię, że pół godziny temu miałem rozmowę w Belasting Dienst i oni powiedzieli, że to jest coś u was, że są niekompletne dane wysłane przez RDW. I pytam się, czy mogłaby pani sprawdzić ewentualnie, czy nie wiem, koleżanka dobrze wprowadziła wszystkie dane, czy może gdzieś tam jakiegoś kodu nie wbiła i no wiecie o co chodzi. Ja ich nie będę uczył, bo ja jestem obcokrajowcem, chcę sobie tylko przerejestrować samochód. Oni powinni wiedzieć, co jest 5, a nie żebym ja ich pouczał, tak? Gdzie ja nie mam zielonego pojęcia. No ale odpaliła system i coś tam zaczęła sprawdzać. Wlazła na moje dane sprzed 2 tygodni. Mówi, no tutaj niby wszystko jest okej. Przylazła druga babka, w dwie już siedziały przy tym. Ta jednej kazała zmienić, zmień ten kod na ten kod. Tutaj zmień coś tam, dodaj X, Y, Z, BBBB i coś tam jeszcze. Jeszcze doszła trzecia babka, już w trójkę siedziały. I mówią, no kurde, teraz to jak nie będzie, to my już nie wiemy co jest. Jeszcze w międzyczasie pisały maila do Belasting Dienst z zapytaniem, czego nie widzą chyba. No, tylko coś czuję, że gówno im odpowiedzą, bo mi powiedziała, że nie wiedzą, gdzie jest problem. W ogóle ta, co mnie przyjęła, tak jak już wspominałem, że ona się tym nie zajmuje, przekieruje mnie gdzieś tam, coś tam, gdzieś tam. No. Także, panie i panowie, jeszcze jutro rano będę, dzisiaj rano będę próbował się zalogować na stronę Belastingu przez swojego DigiCoda. Jeszcze raz piszę numer VIN pojazdu. Ale co najlepsze, zrobiłem test. Wpisałem zamiast asterki, wpisałem numer VIN z GSX-era mojego, którego już tam zrobiłem, BPM już jest zapłacony, Gixer już jest przerejestrowany z Gixem, nie było żadnych problemów, nie? Wpisuję numer VIN z Gixa i wyskakuje Suzuki taki, taki, Rocik taki, taki, wszystko jest. A jak wpisuję asterkę, dane niekompletne, nie że zły VIN, VIN jest dobry, bo widnieje, ale że są dane niekompletne, papa, papa. Pa. No i jeżeli jutro, dzisiaj rano w sensie, nie będzie dalej, będzie ten sam komunikat o błędzie, no to nie wiem, do Boga chyba. No, nie, no to wtedy zostaje jeszcze trzecia opcja. Trzecia, jedna z kilku opcji, ale to Belasting Dienst proponuje, że w takim wypadku proszę napisać pisemnie deklarację BPM i przesłać ją na podany adres, ale chciałbym tego uniknąć, bo internetowo, online to się robi w ciągu normalnie 5 minut, a papierowa wersja jak pójdzie, to oni mają zaraz ileś tam czasu, nim to do nich dojdzie, to minie z 2-3 dni. Oni mają tam z tydzień, dwa pewnie na rozpatrzenie, nim wyślą wszystkie dane do przelewu i tak dalej, o ile się nie dupniecie w formularzu gdzieś, bo jeżeli się dupniecie, to każę wam nowy wysłać. A tak jako ciekawostka, babka mi dzisiaj wydrukowała ten formularz do BPM-a. 21 stron. Nie wiem, czy trzeba wszystkie wypełniać, ale w bądź razie tyle mi wręczyła. Sama nie wiedząc, co mam wypisać. Baba z Belastingu, także dała mi druki, ale powiedziała, ona nie wie, bo ona się na tym nie zna. No to jak baba w skarbówce się na tym nie zna, a
To co, ja mam się znać? No i dlatego, jeżeli już będę musiał wysłać im papierową wersję, to panie i panowie, do księgowego. Lecę do księgowego, gdzie trzeba będzie zapłacić parę dyszek za to, żeby to wszystko ładnie rozpisał bez błędów. Bo jeden błąd i wtedy to nie przejdzie znowu i zaś w cholerę czasu czekania, wysyłania innego tam nananowania. Taka sytuacja, widzicie, takie jaja z przerejestrowaniem samochodu. O, tak to jest, no jak macie pecha, to macie przedupione. Tak jak tutaj idzie wszystko załatwić zajebiście, no to jeżeli, powiedzmy, będziecie mieli pecha, to się będzie ciągło, tak jak w moim przypadku z samochodem, gdzie mówię, powinno to zająć po wyjściu z RDW 5 minut. 5 minut przez telefon, pyk, 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 BPM podać, wartość katalogową, katalog price, nie wiem, ile ta Astra wtedy kosztowała, jak była nowa, 23 tysiące euro, jakoś takoś. I z tego zapłacić potem, nie wiem, 300 euro czy 320 euro podatku. Dziękuję, do widzenia i za 5 dni mamy dowód rejestracyjny. A tu lipa. No. RDW wysłało, w system wklepało, ale Blasting Dins widzi niekompletne dane. Mówi, że to tamci ci mówią, że to jest po ich stronie wina. Moim zdaniem jest tak, że baba w RDW musiała coś poddupić, nie tak wysłała jak powinna, coś tam klikła w systemie, że puściło niekompletne dane i tyle. I myślę, że tu tkwi problem. Tyle, że jakoś nie umiem się do tego przyznać, twierdzą, że byłem dzisiaj drugi raz, mówię, w RDW tydzień temu i dzisiaj i nadal, że no, no, że u nas wszystko ok. No, widocznie nie jest ok, jak Blasting tego nie widzi, no ale to jest takie kopanie się z koniem, wiecie, o co chodzi. No, masakra, niby taka błahostka, taka prosta sprawa, a jednak trudna. A jednak trudna, panie i panowie. Lecimy sobie teraz na pusto, bo stary był się zrzucić w Belgii. Lecimy sobie teraz, robaczki, na pusto do Tilburga, depot Tilburg. I tam będzie załaduneczek na co? Na depot Den Bosch i będziemy kończyć. Coś 6.05 zakończymy robotę, panie i panowie. A właśnie, wracając jeszcze do tego, że jak będziecie mieli pecha, to macie przejebane tak jak ja, to dam wam przykład Michała, mojego wafla, który wymieniał tej prawo jazdy, co też nie jest jakąś tam skomplikowaną procedurą, nie? Ale chłopak też miał pecha. Wiecie, ile czekał na odbiór prawo jazdy? No, strzelajcie. Ile Michał czekał na odbiór prawo jazdy? Pół roku ponad czekał na odbiór prawo jazdy po wymianie. No, tak im się śpieszyło. Pół roku, dopiero jak zaczął straszyć sądami, adwokatami i innymi tam nananami. I że wszystkie mandaty, jak on dostanie za brak prawa jazdy, to będą za wszystko płacić, pokrywać koszta, to dopiero nagle się prawo jazdy znalazło. Tak pół roku chłop czekał, bo oni mieli ustawowo 8 tygodni, ale wysłał tam, bo musiał robić tak jakby, kazali mu zrobić tak jakby lekarza, tak jakby na kierowcę zawodowego, nie wiem, po cholerę go wtedy nie miał na ciężarówki. I tam był jakiś błąd, bo tam było chyba 30 pytań i jednego po prostu nie zaznaczył, nie? Nie odpowiedział na jedno pytanie i cofli mu to i musiał czekać kolejne 8 tygodni. Suma summarum, wszystko ciągło się ponad pół roku, panie i panowie. Także jak macie pecha, no to macie przedupione z najprostszą sprawą. No gdyż tak, takie rzeczy tutaj to praktycznie się robi od ręki. Wiecie, o co chodzi. No, procedury bardzo
nie są skomplikowane, wręcz proste, ale jak się coś zjebie, to uwierzcie mi, że Holendrzy to są debile i idioci i wtedy właśnie takie cyrki się dzieją, jak w jego przypadku z prawkiem i u mnie z danymi, które nie przechodzą z RDW do belastingu, żeby zapłacić podatek drogowy. No ta, czy podatek, akcyzę, nie? BPM-a. No, także jak macie pecha, to macie tak jak my. No, taka sytuacja. Tu na Gamoniu Kierunkowska. Wolne, wolne. Jedziemy po belgijskiej ziemi. Kamer nasadzone, kamera na kamerze, tutaj już jest trajka, trajk kontrole, czyli odcinkowy pomiar prędkości i 7 dyszków i ani pół kilometra więcej. Pstrykniemy sobie, bo tu mam 7,2, tu na 7,0. O, i leci, taka sytuacja. Także w robocie tak samo dzisiaj. Korki wystrzelone, ja już wkurwiony przylazłem do roboty po tej wizycie w belastingu i w RDW i że nie załatwiłem nic, jeszcze mówię, zobaczę jutro, ale coś czuję, że będzie to samo. Przylazłem już wkurwiony do roboty, biorę Iveco 317, loguję się, nawigację, tak jak tutaj, wszystko sobie popodłączałem, kabelki, nie kabelki, zalogowałem się do Tacho, inne tam nananany, które mi zeszło 10 minut na tym wszystkim, rozpakowałem plecak, patrzę, pusty bak, ja mówię, no kurwa nie wierzę, no po prostu kurwa nie wierzę, ja mówię, skurwysyny, i już korki wystrzelone całkowicie, tu na odpalony, sprawdzam, mówię, kartę wezmę, pojadę szybko zatankować obok, dotankuję sobie ze 150 litra na szybko, tak żeby na nockę było i na dniówce niech się martwią i oczywiście podpierdolę skurwysyna, który nie zatankował, ale patrzę w dokumentach, panie i panowie, nie ma karty do tankowania i od razu już zjarzyłem, aha, to dlatego gość nie zatankował, no bo kurwa chłop nie miał czym, wkurwiony. No, a czy jeszcze nie wylazłem, bo polazłem auto zmienić, odpalam komputer pokładowy, przed wyjściem do pracy to w apce widziałem, że mam 12 punktów na nockę, a jak zalogowałem się do komputera pokładowego, to już się zmieniło na 16, zrobili mi skurwisyny z control roomu do lewe, wiecie o co chodzi, powpierdalali mi jeszcze 4 zlecenia, a czas pracy został taki sam. Wiecie o co chodzi? Jak miałem rozplanowane na tyle godzin 12 punktów, to miałem pierdolnąć 16. Taki zgrzany polazłem do biura, zmieniłem klucze, wziąłem sobie tej Iveco, którym teraz jedziemy, 313, zatankowane, AdBlue, diesel, wszystko. Paweł jeździł wczoraj i ja sobie teraz wziąłem, no to trochę zlazło, ale dwa dni temu było do fulla, ale i tak wchodzę i gość z biura do mnie: Adam, co się dzieje? Ja mówię, kurwa, co się dzieje? Ja mówię, kurwa, w aucie nie ma diesla, nie ma karty. Mówię, ja nie mam czasu na tankowanie tego, kombinowanie, zmienianie samochodów na nocce, bo nie dość, że cały czas jestem w plecy, bo są Kijowo pleningi robione, to jeszcze takie akcje, nie? I jeszcze mówię, że kurwa miałem 12 punktów, mam 16, mówię, co to kurwa jest, nie? I zacząłem tą kartę, co mam, rozpiskę, całą zgniotłem, zrobiłem z niej kurwa przy nim kulkę. Mówię, kurwa, jutro walę chorobowe, tak do niego, nie? Mówi, nie, Adam, mówi, albo kurwa szukam sobie innej pracy, bo tutaj kurwicy idzie dostać ostatnio, nie? Mówię, co to się dzieje, nie? A mówi, spoko, ja już za ciebie zadzwonię do control roomu, ja powiem, że jesteś spóźniony z załadunkiem, bo musiałeś jechać zatankować samochód. Adam, uspokój się. Taki kurwa zgrzany wlazłem w tą ciężarówkę, ale później z tych 4 punktów to tak zaliczyłem Nullbriefa, bo miałem jechać do Hyb Eindhoven na załadunek i zrobić zrzutkę w depocie Son.
i załadować coś na Walwajk, jak będę jechał. Bo finalnie miałem jechać na pusto. Oni mi kazali coś tam załadować na ten Walwajk. No kurwa, tu na, come on you. 7 dychów, jedź. No, i wpadłem na ten depot Sony, się pytam, jakiś ekstra załadunek macie dla mnie na Walwajk mam wziąć? On mówi, nie ma nic dla ciebie tutaj, nie? Ja mówię, kurwa, control room mi wkleił w komputer pokładowy, że u was mam coś wziąć na Walwajk. On mówi, nie ma nic, nie? Ja mówię, co, widocznie błąd? On mówi, no pewnie. No i zajebiście, no to mi odpadło. Potem drugi załadunek, który był, to było u tego samego klienta, tylko że on nagle sobie domówił, że zamiast 20 koszy, jednak będzie miał 23 kosze. No to oni wrzucili te 3 kosze jako drugi załadunek. Wiecie, o co chodzi? Czyli już macie załadunek ekstra i wtedy niby w depot są też zrzutka ekstra, a de facto to był jeden, ale rozbite na dwa. No i tak to było, że jestem na czas tak jak trzeba. Wszystko idzie ładnie, pięknie, ale no dzisiejszy dzień, powiem wam, jest naprawdę chujowy dla Tunusia, przepotężnie. Po nocce się nie wyspałem wczorajszej, no bo miałem wizytę w skarbówce, później w RDW, potem wkurwiony do roboty, później gdzieś tu jest radar, dobra, do 4 dyszków sobie zwolnimy, nawet do 3. Pstryk, gdzie ten radarek jest? Czy ty jedź tu na domaniu? Patrz. No i gdzie? Jest. Po lewie możecie nie widzieć, ale stoi jebaniutki. Dobra. To jedziemy. Także ten dzień nie jest moim najlepszym dniem w życiu. Kurwa. Panie i panowie. Oj, no ale już ciśnienie zlazło. O, tylko patrzcie, jak to jest. Na całe szczęście dysponuję drugim samochodem. Także Astra może sobie stać, aż tak mi się bardzo nie pali. No chociaż chciałbym to mieć załatwione. Ale gdybym nie miał drugiego auta, to jest od matki ten Peugeotik pożyczony, bo na służbowe ma do pracy, to sobie, o, Nederland mamy, zaraz trzeba będzie zmienić kraj rozpoczęcia, bo znowu stary pójdzie na dywanik, że nie zmienia. Tak jak mówię, jakbyście nie mieli drugiego auta i musielibyście tam dojeżdżać do pracy tam z 20 km, kierunek sobie zjedziemy na przystanek autobusowy, no, to jakbyście nie mieli drugiego auta, to leżycie i kwiczycie, bo jakbyście jeździli, kurwa. No jak ja często na przykład zaczynam o 4 rano, to w 3:30 już muszę wyjechać, nie? Holandia, tak, zatwierdź. To teraz jaki kurwa autobus kursuje o takiej godzinie? Żaden. Leżycie, kwiczycie. W takim wypadku to albo urlop jakiś kurwa bezpłatny, albo najpierw płatny, a jak dalej nie załatwicie, to bezpłatny, albo zwalniać się z roboty, albo was wyjebią. Krótko mówiąc, nie? I co wtedy? Nie z waszej winy błąd. Musicie dociec, co jest 5, rozwikłać tą zagadkę, ale w międzyczasie nie pracujecie, no i to jest słabe. I to jest słabe. I co wtedy? Belasting albo RDW po sądach ciągać za odszkodowanie, żeście stracili robotę? No? Nie wiem. Także panie i panowie, chujowy tu na ma dzień, kurwa, i w tupę jebana mać była. O, także jak macie pecha, to macie pecha. No, taka sytuacja. Panie i panowie, lecimy. 31 km. Na załaduneczek, później zrzutka w Dębosz i do Domciu odespać ten stres cały dzisiejszy. O, za dużo tego wszystkiego ostatnio jest, za dużo. Kurwa, problemy z samochodem. W
roboci, jeszcze mi tutaj chcieli jeszcze wkleić, bo jak dojechałem do Walwajku, już się załadowałem na ten, na depot Owen, tutaj gdzie byliśmy w Belgii. Nie, słuchaj, bo ty też mnie wkurwisz, to przez okno wylecisz. Przygłupie jeden. No, także... Aj, mniejsza z tym, panie i panowie. Dobra. Ja lecę sobie w piździec na ostatni załaduneczek i do domu odespać ten stres. A z wami się żegnam. I widzimy się w kolejnym materiale. Także na razie.